Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj Wam opowiem o zawodach Barumie. Dwudniowe zawody, były debiuty, były piękne przejazdy, więc zachęcam Was do oglądania. Pilnuj równe tempo i na środek Helenka. Super, przerwa. Helenka Gossa debiutowała na zawodach wyjazdowych, uczestniczyła w konkursach dla kucyków i w obydwóch konkursach miała bardzo ładne, czyste przejazdy, co zaowocowało tym, że wyjechała do rundy honorowej po pierwszym i po drugim swoim konkursie. Dostała flo i piękne upominki. Helenka. Dobrze. Pry, pry, pry. Nie wiem. Nieważne, ma jechać równo. Ona nie jedzie na wygraną. Daria i Daisy też zaliczyły dwa czyste przejazdy, całkiem przyzwoite jak na młode konie. I nie ukrywam, że to był drugi start tej pary w życiu na zawodach, a pierwszy raz na halowych. I nie ukrywam, że bardzo fajnie sobie dziewczyny poradziły, mimo że Daisy dosyć trudno znosiła brak obecności naszych koni, w szczególności Batalii. Dosyć mocno krzyczała, rżała bardzo głośno, ale była do opanowania, dała się prowadzić w miarę w parkurze, więc zaliczam oba przejazdy do udanych. Wiemy nad czym pracować, przeanalizowaliśmy oba przejazdy, wiemy co poprawić, wiemy na czym się skupić w domu. Nie. Tak, wąt. Przejazdy Hani i Batalii także były o wiele lepsze jak na pierwszych zawodach wyjazdowych, tylko to były zawody na dworzu, a to są też pierwsze zawody halowe. Batalia bardzo miło mnie zaskoczyła, bo bardzo w porządku zaakceptowała halę, zaakceptowała podłoże, huki, ten hałas, który towarzyszy niestety na hali. Bardzo fajnie to zniosła i zaowocowało to dwoma ładnymi, czystymi przejazdami. Także wiemy nad czym pracować, musimy popracować troszeczkę nad płynnością najazdów, nad płynnością w galopie, ale konie spisały się na medal. Zabieraj się z nią, Hania. Pamiętaj, równo.
Pola i Wonton był to ich debiut, w ogóle debiut jako para w zawodach wyjazdowych i nie ukrywam, że bardzo fajnie para się pokazała, ponieważ też zaliczyli dwa czyste przejazdy w swoich konkursach, czyli w Mini LL i LL. Ola niestety ani razu nie wyjechała do dekoracji, ale za każdym razem była o jeden koń za osobami wyjeżdżającymi do dekoracji. Ale miała bardzo fajne, czyste, energiczne przejazdy. Nie przechodź do kłusa. Będziemy pilnować, ale to jest taki spokojnie. kucyk. Będziemy, wiesz, straszyć, Dobra, żeby nie ten, straszyć. No, żeby nie wyskoczyła. Wiedź, 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 wiedź. Tutaj dwójeczka, uważaj, tylko będzie dwójkę. Wiedź, Arizonce też będzie lepiej, jak będzie... Pry, 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 pry. Uważaj, teraz patrz się, żeby... Widzisz, ona się może bać. Uważaj, bo ona będzie na to zielone. Nie, ona tu jedzie, na piątka, wtedy na zielone, jedź tam do końca. Na siebie, Helenka, śmiało. Na siebie, na siebie. Jest do czasu, no? Nie, to jest do dokładności jest. Mają się nie śpieszyć, tylko ładnie równo jechać. No kwarc, nie? Zmienili, nie? Super, bardzo ładnie. Dobrze, spokojnie, Helenka, do tyłu. Siądź nawet w siodełko, jak trzeba. Boże, co to za najazd? Yeah.
Drugi dzień zawodów też był bardzo fajny, bardzo przyzwoity. Mimo że Daria i Hania zaliczyły po zrzutce na tej samej przeszkodzie, na przeszkodzie numer 1, ale patrząc na inne przejazdy, wiele innych koni tak samo zrzucało daną przeszkodę. Fakt, że to był błąd jeźdźców, błąd w najeździe, błąd w energii, ale wiemy, nad czym pracować. Dziewczyny summa summarum miały bardzo fajne przejazdy. Pola drugiego dnia w niedzielę zaliczyła bardzo ładny przejazd, co zaowocowało trzecim miejscem w klasie LL i wyjechała do dekoracji. Także Daria miała w sobotę trzecie miejsce i zdobyła pucharek. Hania każdego dnia była czwarta, wyobraźcie sobie, we wszystkich konkursach, więc równa linia była zachowana. Helenka bardzo ładnie też przejechała, ale też zaliczyła jedną zrzutkę, ale przez to, że troszeczkę za bardzo rozpędziła kucyka, ale też w jednym konkursie wyjechała do dekoracji, miała ładny, czysty przejazd. Wiesz, pierwszą często tak, wiesz, po macoszemu się bierze. Bardzo dobrze, Daria. I wolniej, wolniej. Krzyśla, nie wolniej. Za szybko. Weź. Wolniej. Martwisz, no bo będzie miała słaby normę. Nie należy do... O, jaki ładny skok. Ona ma myśleć na parkurze, a nie ja będę jej tutaj pokrzykiwać. Wolniej. Super. Bardzo ładnie jedzie. Bardzo ładnie, spokojnie. Wolniej, wolniej, wolniej. Bardzo ładnie, Daria. Moi drodzy, to na tyle z relacji z Barłomina. Jestem bardzo zadowolona z moich zawodniczek, tak samo z koni. Jestem dumna jak paw, można powiedzieć. Dziękuję Wam, że nas oglądacie i tymczasem się żegnam. Pozdrawiam.